mecz niewykorzystanych okazji, tak bym powiedział. Dużo, dużo niedokładności w ostatniej piłce, przede wszystkim brak wykończenia z naszej strony. W pierwszej połowie mogliśmy praktycznie zamknąć mecz. Dwie okazje Kozubala. Brakowało w środku pola dzisiaj Karola Dobrzeńskiego, który złapał kontuzję w ostatnim meczu, a od początku sezonu był w znakomitej formie. No i Tarnawa nastawiona na obronę. Głównie kontrataki z ich strony, ewentualnie stały fragment gry. A tak to my więcej operowaliśmy piłką z posiadania, na pewno byliśmy lepsi. No, mecz jak najbardziej wyrównany. Myślę, że bramkę straciliśmy po błędzie. Mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy je strzelić. Szkoda, że sędzia w drugiej połowie po prostu nie puścił tej akcji, która no, zawodnik nasz nie był ewidentnie na spalonym. Dźwignął spalonego, wychodził na czystą pozycję, myślę, że byłby remis. W mojej ocenie mecz na remis. Obydwie drużyny miały swoje sytuacje, no, udało się strzelić tylko jedną bramkę. Po ewidentnym błędzie z naszej strony. No ale to już po prostu jest historia w tym momencie.